Hello everyone, witam Was w kolejnym nowym filmie. Dzisiaj sobie pogadamy troszeczkę o pewnych rzeczach. Witam Was w trochę mało glamour odsłonie, bo jestem chora i zostałam dzisiaj w domu i trochę się uczę, trochę leżę. Wiecie, próbuję wyzdrowieć, ale stwierdziłam, że w sumie mogę pogadać, więc dlaczego by tego nie wykorzystać? Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który już po tytule możecie widzieć, w którym będę opowiadać o rzeczach, o kosmetykach, których już nie kupuję, bo nie widzę sensu ich kupowania. Widziałam wiele już takich filmików na YouTubie, ale raczej zagranicznym mam wrażenie. I bardzo lubię oglądać, bo nieraz sobie uświadamiam, że w sumie faktycznie ja też tego nie potrzebuję, że pewne rzeczy nie mają sensu. Zrobiłam sobie małą listę, więc lecimy. I pierwsza rzecz, której już nie kupuję, są to balsamy do ciała. Niestety zawsze daje się na to nabrać, stoję w sklepie, jest pełno pięknych opakowań, zapachów, wiecie, po prostu cud miód. Jeszcze nie daj Boże, gdzieś widziałam na Instagramie, że coś pachnie identycznie jak coś innego i muszę to mieć. I kupuję butlę tego balsamu, już którąś z kolei zazwyczaj i go nigdy nie używam. Ja nie mam czasu tego używać i nie lubię tego używać, dlatego że potem muszę stać tak w łazience i czekać, aż to wszystko się we mnie wchłonie, żeby ubrania się nie kleiły i wychodzi na to, że kupuję te balsamy i nigdy więcej ich już nie używam. One po prostu stoją, gracą, kurzą się, jest to też strata pieniędzy. I generalnie odpuściłam już kupowanie balsamów. Nie widzę, żeby moja skóra była jakoś super przesuszona i tak dalej, więc nie potrzebuję tego używać, ewentualnie latem, no ale to jakiś SPF i coś bardziej potrzebnego niż po prostu, wiecie, balsam. Kolejna rzecz to palety cień i palety do konturowania. Mam dwie palety cieni, które mają 100 lat i mam paletę do konturowania i mam też do konturowania na mokro, które widzieliście w poprzednich filmach. Mam dwa róże w kremie, w płynie. Tylko dlatego, że jeden kupiłam na spróbowanie, czy to w kremie mi się bardziej spodoba, tak samo jak bronzer, a drugi róż dostałam w prezencie, więc mam dwa. Natomiast tą paletę do konturowania dostałam w technikum, a jestem już prawie na końcu studiów i tam nawet nie widać dna tej palety i nie rozumiem, po co miałabym kupować ich więcej w różnych odcieniach, bo mam wrażenie, że i tak nie zauważyłabym różnicy, że mam ciut inny odcień na twarzy, bo ten jest bardziej, nie wiem, brzoskwiniowy, a ten cukierkowy. Jakby moim zdaniem bez sensu, wiem, że często chcemy coś kupić, bo ma ładne opakowanie, bo ładnie pachnie, bo gdzieś na TikToku nam się to przewinęło, ale ja nawet nie używam aż tyle makijażu, jak używam, to są dla mnie wystarczające. Te kolory, które mam, mam trzy łącznie z tym takim w pudrze, ale używam jednego i nie widzę między nimi żadnych różnic za bardzo, więc palety nie. Paletki cieni też wiem, że jakbym kupiła kolejne, to też by były basicowe, a wszystkie basic kolory mam w tych paletach, które już tu leżą i też końca nie widać, wyglądają prawie jak nowe, tylko że widać, że już trochę się tam walały po szafkach, natomiast jeżeli chodzi o zużycie, jest bardzo znikome, więc palet też już nie kupuję, nie potrzebuję tego. Jeżeli w ogóle kiedykolwiek skończę tą paletkę, to kupię nową, a możliwe, że jeszcze moje dzieci ją po mnie odziedziczą, jak te 20-letnie kuleczki z Avonu, także nie ma sensu. Kolejna rzecz, mniej kosmetykowa, bardziej beauty. I w sumie można powiedzieć, że to są dwie rzeczy od razu. Nie kupuję pianek do golenia, jakby do golenia ciała, do golenia nóg, bo moim zdaniem mogę zrobić to samo z żelem do mycia ciała po prostu. Nigdy nie widziałam jakiejś lepszej różnicy, moja skóra tego nie potrzebuje. Tak naprawdę mogę się ogolić nawet po prostu zwilżając skórę, więc nie widzę sensu kupowania dodatkowego kosmetyku do golenia, no chyba, że to jest krem do depilacji, no to dobra, krem do depilacji po prostu depiluje, to ok. Ale dodatkowe rzeczy do golenia moim zdaniem nie. Jeżeli chodzi o same golarki, nie kupuję już od miliona lat golarek dedykowanych dla kobiet, różowych, pięknych, które wyglądają jak golarki dla lalki Barbie, które wyglądają jak zabawki, bo kosztują 100 milionów złotych za dwie sztuki i szczerze, nie golą wcale lepiej niż te męskie golarki z Biedronki, które po prostu są brzydkie, w sensie są zwykłe, no po co mi ładna golarka? Nawet śmiałbym powiedzieć, że te męskie golarki, nawet najtańsze z Biedry, z Lidla, czy gdziekolwiek je dostaniecie, nie dość, że golą lepiej, to w cenie tych 5 sztuk kolorowych dostaniecie 100 tysięcy milionów golarek zwykłych i będzie to samo. Następna rzecz, też do ciała, drogie żele do mycia się.
Często kuszą mnie mega drogie żele, bo ładnie pachną, mają ładne opakowania i są kolorowe, ale koniec końców w sumie tego zapachu ja i tak nigdy nie czuję. Moim zdaniem jedyne żele do mycia się, które pachną dłużej, to są męskie żele, bo nimi po prostu pachnie całe mieszkanie, jak się u was w domu jakikolwiek facet wykąpie. Babskich nie czuję w ogóle i też kupuję z Ziai duże butelki i też ładnie pachną w sumie, więc moim zdaniem bez sensu. Następna rzecz. Są to sera do twarzy i nie mówię, żeby nie kupować serum do twarzy, bo ja sama mam serum z witaminą C na ten moment, ale uważam, że w sumie nie ma chyba potrzeby mieć 5 sztuk różnych rodzajów, chyba że macie bardzo wymagającą cerę i w ogóle u mnie się to nie sprawdza, u mnie im mniej, tym lepiej, więc mam jeden krem, jedno serum, jeden tonik i tak dalej, tyle ile potrzebuję, tyle mam. I tu przejdę płynnie do kolejnej rzeczy, jaką jest droga pielęgnacja, już od dawna nie kupuję drogich kremów, wiadomo, rzeczy typu SPF czy coś takiego, warto w to zainwestować, natomiast można dorwać to na promocji, nie musicie mieć, wiecie, SPF-u za 200 zł, tak samo jak zresztą rzeczy. Ja też mam dość problematyczną cerę, ale też nie jakąś bardzo problematyczną, bo nie mam żadnych stanów zapalnych, większych wyprysków i tak dalej. Zazwyczaj kupuję rzeczy typowo drogeryjne, typu Bielenda i tak dalej i uważam, że jest to dla mnie wystarczające. I z drugiej strony, zamiast kupować to przykładowe serum z Lancome za, podejrzewam, z 300 zł, strzelam, ale wydaje mi się, że na pewno tyle kosztuje, pewnie już niejednokrotnie je widzieliście gdzieś w social mediach, moim zdaniem lepiej kupić sobie fajną, tańszą pielęgnację podstawową i to, co zaoszczędzicie kupując tańszą pielęgnację, wydać raz na jakiś czas na jakiś zabieg kosmetyczny w gabinecie, coś fajniejszego, co na pewno da Wam lepszy efekt niż jakiekolwiek serum, które po prostu nałożycie sobie na twarz. Taka jest moja opinia, I'm sorry. No i ostatnią rzeczą, która moim zdaniem jest bez sensu, to kupowanie rzeczy na zapas. Jak coś mi się skończy, to dopiero idę to kupić. Nie potrzebuję 3 szamponów, nie potrzebuję 10 tuszy do rzęs. Pamiętam, że miałam taki okres właśnie technikum gdzieś tam, że ja miałam chyba z 10 maskar. Każda była otwarta, każda była zeschnięta i każda była już niefajna. I tylko zabierały miejsce i to jest kolejna strata pieniędzy. Kupuję coś, jak mi się kończy. Tak samo jak widzę jakieś promocje, kiedy jest coś 2 plus 2, czy 1 plus 1, czy na przykład jedna rzecz, a druga za pół ceny. Okej, fajnie z tego skorzystać, ale jeżeli mam specjalnie dopłacać, nie wiem, na przykład 30-40 zł, żeby mieć drugi zapasowy tusz do rzęs, ten sam, to moim zdaniem jest bez sensu, bo mogę kupić go kiedy indziej, nie muszę teraz na niego wydawać. You know what I mean, jakby nie musi mi zabierać miejsca teraz, one są cały czas w sklepie, cały czas, nie musicie na nie polować. A zauważyłam, że te promocje są mega często, zwłaszcza Hebe ma tak często promocje na rzeczy, że moim zdaniem nie ma sensu się tak rzucać i kupować nagle 10 sztuk, bo jest na promocji, bo dosłownie za 2-3 tygodnie znowu jest na to promocja i do tego czasu, jak już będziecie widzieć, że Wam się coś kończy, zdążycie się gdzieś załapać na jakąś promkę. Także to jest tylko moje zdanie. Generalnie przebrnęliśmy już przez całą listę. Nie chciałam o tym gadać długo, chciałam po prostu, wiecie, wymienić, co mi leży na sercu i opowiedzieć Wam dlaczego. To wszystko, co powiedziałam, tak jak mówiłam, to jest tylko moje zdanie. Jeżeli lubicie to robić, to róbcie to dalej. Ja osobiście już nie lubię tego robić, odeszłam od tego, jest mi z tym wygodnie, jest mi z tym lepiej, mam więcej miejsca, więcej pieniędzy. Jeżeli macie problem z kupowaniem nadmiernych rzeczy i pewnie dlatego kliknęliście w ten film, to mam nadzieję, że troszeczkę Wam rozjaśniłam niektóre rzeczy. Nie musicie mieć 5000 rzeczy na raz, żeby przeżyć. Guys, bardzo fajnie mi się z Wami rozmawiało. Mam nadzieję, że spędziliście miło te jakieś zawrotne 10 minut. Zapraszam Was na mojego Instagrama, zapraszam do subskrybowania i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!